dzisiejszym odcinku pompka Lezyne Digital Pressure Overdrive. Jest to innowacyjna, stacjonarna pompka powietrzna ze zintegrowanym systemem do opon bezdętkowych. Dodatkowa komora może być ręcznie pod ciśnieniem, a dźwignia nożna ze stawni rdzewnej uwalnia sprężone powietrze. Wrzuca ona silny, trwały podmuch powietrza, który szybko sprawia, że systemy bezdętkowe są osadzone. Dodatkowy wyświetlacz analogowy, wytrzymała konstrukcja stalowo-aluminiowa z eleganckim drewnianym uchwytem. Bardzo długi, wzmocniony nylonem wąż tkaninowy. Zacisk zaworowy ABS-1 Pro, zgodny z zaworami Presta i Schroedera. Jeżeli chcesz używać ją jako zwykłej pompki, powietrze musi najpierw wypełnić komorę, zanim zacznie wypełniać pustą oponę lub dętkę. Może to wymagać kilku pociągnięć, zanim opona dętka zacznie się pompować. Podczas uzupełniania dętki lub opony, która już ma w sobie ciśnienie, komora będzie musiała osiągnąć takie samo ciśnienie jak opona dętka, zanim zacznie ją dalej pompować. Technologie. HP. Pompki przystosowane do wysokich ciśnień dzięki zastosowaniu mniejszej średnicy tłoków. Nadają się m.in. do wąskich opon, gdzie niezbędne jest wysokie ciśnienie, np. w rowerach szosowych. Aluminiowa konstrukcja. Aluminium to lekki, wytrzymały materiał używany do wykonywania uchwytu korpusu, tłoków i wielu innych elementów pompki. Obróbka CNC. Pompka w całości wykonana jest z aluminium oprawianego CNC, co powoduje, że konstrukcja jest niezwykle precyzyjna i trwała. Wyposażenie w ABS Air Blended Systems. System odpowietrzania. Podczas korzystania z zaworów Presta, naciskając przycisk ABS, uwalnia się ciśnienie zwrotne powietrza w wężyk, co ułatwia usunięcie zaworu Flip Thread Chuck lub Speed Chuck. ABS również eliminuje ryzyko odkręcenia gwintu wymiennych rdzeni. Podczas korzystania z zaworów Schroeder należy nacisnąć przycisk ABS, aby dostosować ciśnienie w oponach. Threaded Connection. Podwójnie gwintowane zakończenia, pasujące zarówno do dętek typu Presta, jak i zaworów Schroeder, powodują połączenie podczas pompowania. Jest ono wtedy bezpieczne. Maksymalne ciśnienie wynosi 220 PSI, czyli 15 barów.